Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gryfona. Dzisiaj ze mną jest Szymek. Siema. A w dzisiejszym odcinku dokładnie w sumie dwa dni temu weszła mini aktualizacja dla gry, która troszeczkę zmieniła trochę rzeczy, więc w dzisiejszym odcinku troszkę sprawdzimy tych nowości, jakie weszły. Mam nadzieję, że większość nie sprawdza, ale większość postaram się sprawdzić. Między innymi mamy nową miejscówkę, minimalną lokację mamy. No i kolejną bitwę mamy też na kanionie kamienic. A teraz Daily Bugle został przejęty właśnie przez siódemkę, więc wszystko potwierdzimy właśnie w dzisiejszym odcinku. Zostajcie sobie kapeczkę górę, a my zaczynamy. Szybko, mam nadzieję, że nam się na tym pierwszym odcinku nam się to znaleźć. Jeszcze nowy czołg jest podobno siódemki, ale nie wiadomo, kto to jeszcze w grze jest, ale podobno jeszcze... No, nie, no nie, no to może nie, ale... No może mina zrobić. Ale poza odcinki chyba z nim widzę wina. Więc... Szybko się pokazałem te zmiany, bo nagrywałem odcinek, ale niestety dane mi się uszkodziły do przemienniku i niestety no, miał się on pojawić wtorek, ale pojawia się dopiero dzisiaj, czwartek, więc no. No i zobaczcie, gdzie to jest. O, tam coś wybuchło, ty, no. No zobaczcie, tutaj mamy tą lokację, mam w tym miejscu. No generalnie to nie będzie na to, bo to nie ma sensu, ale polećmy, widzę, do razie, polećmy, na razie tu widzę, polećmy, w to miejsce na razie widzę, polećmy. A później szybko polecimy jakimś samochodem tutaj, bo tutaj jest teraz bitwa w tym miejscu. Chociaż no, a tam tu polećmy. Tutaj, o. Lecimy tutaj. Trochę to lecimy, czy będzie króciutki, ale no. Marsz ci los, widzowie. I zobaczymy, to jest ten nowy, widzowie, tę nową miejscówkę, czyli... Znaczy w sumie ten nowy czołg, który został przemalowany na siódemkowce, jakby, czyli na siódemkę. Jest niebieski i on gdzieś tu powinien być. Zaraz, od razu, zobaczymy. Więc... gdzie on jest, widzowie? Tutaj, gdzieś on tu powinien być, od razu. Gdzieś... Tu chyba jest. O, jest! Tak, jest. O, ale fajny jest. Taki niebieski bardzo jest. To jest właśnie nowy ten autobus. Mówiłem, że to przemalowany, ale... Jest to 7 kokta jakby. On działa tak samo, ale to jest przemalowany. Więc nic prostszego. O, to fajnie. O, MK7 powróciło w ogóle okolicy, bo się wylicytowało się. O, coś tu... Ej, tu będzie chyba, widzę, ten działko tu chyba będzie, widzę, jakieś, ale... Nie wiem. No właśnie to MK7 weźmiemy. No właśnie jest jakiś lucik szybki. O, co tutaj będzie, widzę, lol. Tego tu nie było, widzę. No tutaj tego, chyba. Na razie. Tutaj jest MK7, będziesz mógł sobie go wziąć. Dobra, mam turę, mam szybką. Więc dobra. Weźmy sobie jakiś lucik, weźmy sobie widzę jakiś. Okej. Okay. O, BB-owy. Gdzieś tu wartownicy chyba UR są, albo mi się wydaje. Myślę, że taką muzykę grozy słyszę. Dobra. Ale weźmy sobie jakąś szybką pompę jeszcze, weźmiemy sobie jakąś, żebyśmy się mogli z tym klepać. I lecimy za tą drugą miejscówkę. No kanion kamienic, tam jest kolejna bitewka już. Więc zobaczymy, jaki będzie fajny event, bo generalnie będzie jakiś ciekawy event. Pewnie to będzie jedna z największych bitew pewnie na evencie, więc... Dobra, lecimy bez tego. Dobra, wezmę busa bojowego, weźmiemy. Oj! O! Tu są wartownicy UE. Ale nie bijemy. Dobra, posiadamy tam. Myślę, działko weź może, co? No to sobie tylko widzę, polecimy w tamtą miejscówkę, widzę, polecimy. Aha. Nie ma mało. Co?
A nie mam. A nie ma głowy, nie ma. Po prostu nie wiem czemu. W sumie ja się nie wiem, co stało z tą głową teraz. Ona gdzieś chyba leży tam chyba. Nie wiem, gdzie chyba tu leży. Dobra, szybko jedź, kurde. Na hama, gdy lecimy po... Mało paliwa. No szybko widzę. Ja mam to, więc mam tą biteczkę pokazać widzowie generalnie. Dobra. O! Pomóż siódemce odzyskać kamień, z odzyski mamy. A dobra, no to znaczy tutaj jest bitewka. Siódemka wygrywa. A, czyli wygraliśmy tak się ciąg, dobra. Czyli no tutaj właśnie jest bitewka, zobaczcie. I to tyle w sumie. Jeszcze dodaję sobie wyrzutnie jaj. Właśnie, ale na pewno w tym odcinku nie znajdziemy. O, no to fajnie. Wygląda. O, no na Wielkanoc powróciła, no zobaczcie, jak ona wygląda. Jak ona działa, jakie ma statystyki. Jak ona się jakieś chyba rozwane. No takie ma statystyki. Więc weź ją. Trzeba ją wziąć, dobra. To ja ją wezmę. No i to tyle z tym z tego update, więc myślę, że to było na tyle tego odcinka. Ale jeśli się pokleja, to zabijmy je na przeciwnika. O! Użyjmy na przeciwników, użyjmy. O! Czekajcie, Izabę. Gdzie on? Gdzie ten przeciwnik w ogóle jest? O, jest tam przeciwnik. Widziałem przeciwnika. A tam jest ten. To widzimy się, Izabę, kolejny odcinku jednak.